Dzień dobry, dzień dobry. Witamy ponownie. Dzień dobry. Dawid. Miło mi. Sylwia. Witamy w kolejnym odcinku w sklepie PepSport z suplementami diety. Dzisiaj na tapetę co weźmiemy? Kwasy omega-3. Omega-3. Brzmi tajemniczo. Omega-3, tak od razu mi się kojarzy rybka. Może by coś więcej? Tak, kwasy omega-3, mimo tego, że tak złowieszczo nazywają się kwasami, należą do grupy tłuszczów, tych zdrowych tłuszczów. Ich źródłem w naszej diecie są tłuste ryby. No i teraz... Czyli dobre skojarzenie. Tak, dobre skojarzenie. Jeżeli chodzi o te właśnie tłuste ryby, to warto byłoby raz dziennie spożywać posiłek, w którym taka ryba się znajduje, tak? Czyli jakiś łosoś, makrela, co tam jeszcze z tłustych ryb? Halibut. Halibut. Tylko też pamiętajmy, że ludzie trochę się teraz boją tych tłustych ryb, jak się naoglądają programów, co te rybki jedzą, co w sobie mają. Tak, troszkę ostrożnie do tego podchodzą. Z tego, co gdzieś tam się orientowałem, no, są badania, które pokazują, że takie ryby zawierają dużo tych metali ciężkich. Rtęci. Tak? Rtęci. Dlatego właśnie tutaj musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy odpowiednio często te tłuste ryby w naszym menu się... Goszczą. Goszczą, tak, się pojawiają. I z racji wcześniej wymienionych powodów myślę, że większość z nas odpowie na to pytanie przecząco. Dlatego właśnie w tym momencie warto byłoby rozważyć suplementację tych kwasów w postaci takich wygodnych kapsułek. Myślę, że później pokażemy, jak to wygląda. Natomiast warto jest dostarczać odpowiednią ich ilość w naszej diecie. No właśnie, po co nam ta omega-3? Już właśnie powiem, jakie są zalety ich suplementacji, tak? Działają przeciwzapalnie, czyli będą wspierały regenerację naszego organizmu. Będą oddziaływały pozytywnie na nasz układ nerwowy i funkcjonowanie naszego mózgu. Co jeszcze? Są zalecane kobietom w ciąży z racji tego, że będą miały pozytywny wpływ na rozwój płodu. Wpływają również pozytywnie na funkcjonowanie naszego mózgu, na wsparcie naszej odporności. Odporności to przy pandemii? Tak, sam myślę, raz. Że to ważny temat w tych czasach. Tak? Co jeszcze? Zostało również udowodnione, że pozytywnie wpływają na profil lipidowy, czyli regulują nasz cholesterol. Będą zmniejszały tak potocznie nazywany ten zły cholesterol, czyli LDL, oraz zwiększały tą dobrą frakcję, czyli HDL. Jeżeli chodzi o sportowców, tutaj mogą odpowiednia podaż kwasów tłuszczowych omega-3 może wpłynąć na lepszą syntezę białek mięśniowych, co później może się przełożyć na rozbudowę tej naszej sylwetki. A czy łączyć można z czymś to? Kwas omega-3. Najlepiej spożywać je z posiłkiem. Tutaj może wtedy lepsze wchłanianie tych kwasów tłuszczowych. Czyli zachodzić. Nie nadczo. Nie nadczo, raczej z posiłkiem. Z posiłkiem też, który gdzieś tam trochę tłuszczu będzie zawierał. Co jeszcze? No tutaj jeżeli chodzi o odporność, to fajnie też razem z omegą-3 dorzucić sobie do tej suplementacji D3, witaminę D3. Natomiast o niej to już chyba w następnym odcinku trochę więcej powiemy. Okej. Coś jeszcze możemy dodać? Jeżeli chodzi o kwas omega-3, no tutaj myślę, że te jej zalety dla naszego zdrowia mówią same za siebie i tak jak już wcześniej wspomniałem, warto rozważyć włączenie ich do naszej stałej suplementacji. Czyli tak jak większość suplementów, nie tylko dla sportowców. Dokładnie, nie tylko jeżeli chodzi o sportowców, nie tylko jeżeli chodzi o taką potreningową regenerację, tak? Ale głównie dla każdej osoby, która dba o swoje zdrowie, która chce tą swoją odporność wzmocnić, tak? Tutaj i układ nerwowy, układ tak? Nerwowy. Pobudzić do działania. Osoby starsze powinny brać? Tak, na pewno osoby starsze też, z racji tego, że będziemy tutaj właśnie dbali o ten prawidłowy poziom cholesterolu. Kolejną sprawą jest to, że omega-3 będzie wpływało na prawidłowe krążenie krwi w naszym organizmie, co może zmniejszyć ryzyko chorób tutaj naczyniowo-sercowych, takich jak miażdżyca czy choroby wieńcowe.
Okej, to może pokażemy, jakie mamy tutaj do wyboru. No, opakowania, tak? Tak, pojemności. Tak jak już wcześniej wspomniałem, kwas omega-3, jeżeli chodzi o suplementację, są w takich wygodnych kapsułkach. Tutaj myślę, że nie będzie widać przez opakowanie, ale słychać. Takie przeźroczyste i łatwe do połknięcia. Tak, dokładnie. W takich opakowaniach mniejszych, większych. 200 kapsułek. 200, 100. 100 kapsułek. 120 kapsułek. O. Też w różnych cenach, no ale to już... Ale po więcej informacji zapraszamy jak zwykle do sklepu przy ulicy Katedralnej. Dawid, nasz doradca, wszystko podpowie. Także wielkościowo, pojemnościowo, różne firmy, no tutaj coś dobierzemy. Dokładnie. Także zapraszam do sklepu na Katedralną 36. I to chyba na tyle dzisiaj. Chyba dzisiaj na tyle. Dziękujemy jak zwykle. Zachęcamy do odwiedzenia tutaj sklepu. W następnym odcinku nie powiemy tym razem, o czym będziemy mówić. Zapraszamy za 2 tygodnie. Zapraszamy. Dziękujemy jeszcze raz. I do zobaczenia.